projekt uchwały zarządu w sprawie dzielnicowego zespołu koordynacyjnego w ramach programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2011-2015. Paragraf pierwszy. Uchyla się uchwałę nr 662/2011 w Radzie Dzielnicy Krakowa dnia 21 czerwca 2011 roku. Paragraf drugi. Skład dzielnicowego zespołu koordynacyjnego deleguje się członków Rady Dzielnicy Piątej Krakowa: Agnieszka Wanduch, Paweł Nowak. 2. Przedstawicieli środowiska lokalnego: Henryka Has, Janusz Mika. 3. Paweł Maślej, dyrektor zespołu szkół ogólnokształcących nr 51, Małgorzata Oniszko, dyrektor szkoły podstawowej nr 34, Iwona Paszmyska-Loga, dyrektor zespołu szkół specjalnych nr 4. 4. Przedstawicieli policja: aspirant Rafał Dreksa, aspirant sztabowy Paweł Kurzawa. 5. Przedstawiciel Straży Miejskiej, zastępca kierownika referatu patrolowo-interwencyjnego Elżbieta Lucher. Paragraf trzeci. Na przewodniczącego dzielnicowego zespołu koordynacyjnego proponuje się Pawła Nowaka. Paragraf czwarty. Na sekretarza dzielnicowego zespołu koordynacyjnego proponuje się Henrykę Has. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie. Proszę Państwa, w związku ze zmianami pośród dyrektorów szkół, chodzi tu konkretnie o pana Maśleja z zespołu szkół ogólnokształcących nr 51, a także panią dyrektor Iwoną Pasznicką-Longę, dyrektorkę zespołu szkół specjalnych nr 4, a także przedstawiciela policji w związku ze zgonem poprzedniego przedstawiciela. Niezbędne było wprowadzenie tych zmian. Bardzo proszę. Ja mam tylko pytanie, bo my troszeczkę wybiegamy poza koniec kadencji. Czy my możemy tak zrobić, że nie do końca kadencji, tylko idziemy do 2015, a kadencja się kończy 2014 i my jak gdyby delegujemy radnych obecnych, a co będzie w przyszłości? Następnie będą mieli mniej roboty. Właśnie nie wiem, czy to jest zgodne. Bardzo proszę. Nowa Rada może podjąć uchwałę zmieniającą. A, czyli to jest tylko, bo tu jest właśnie 2015, to nie jest źródło. Tak, 2014 to nie ma dyskusji, bo to do końca roku. No. Nie wiem. Taki był period, prawda? W 4-letnim, od 2011 do 2015. A, czyli jak gdyby założyłeś? Bo to jest tylko, no jakby uaktualnienie tej uchwały poprzedniej o te zmiany. Także ona wtedy też była od 2011, mimo że teraz mamy 2013 rok, prawda? A mowa jest o tym okresie od 11 do 15. Tylko te wybory były o parę miesięcy przesunięte i wybieraliśmy się to jest przesunięte w fazie w związku z tym, żeby mieliśmy tamte... No nie, pytam, bo dlatego, żeby tu jakiegoś nie porzucać. Tak, wybory się przesunęły. Tak, tak, no, były starsze, więc dlatego mówię, że pewnie to z tego wynika. Nie widzę więc zgłoszeń. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto trzymał się głosu? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.